Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam Hubę Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. Awesome! A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super. Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań! Jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo! Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Pospiesz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Rita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z 10. Czego można chcieć więcej? Oj, można. Spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila, jedz pierwsza. Okej. Hurra, bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, 100 ziaren, to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak? Po prostu chce dobrze zjeść. Alex, oszalałeś. Nic podobnego, po prostu jem pysznego granata, to wszystko. Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soku. Wow, jaka duża maszyna.
Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Jak smakowało? Bardzo. Lita, masz teraz sok nawet na twarzy. To nie problem, można go łatwo rozwiązać. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli. A ja mam więcej. Zobacz, ile mam ila. Tak, tak, patrzcie. Mam całą wieżę z puszek coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza. Przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Cola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Ta cola jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałyście? W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki coli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami! Ej, przestań! Właśnie, to puszki! Uderzenie puszką w boli! Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A ratujcie się, kto może! To nadzwyczajna sytuacja! Mila Beka! Ojej! Mila, nigdy więcej coli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie! Złamałam czupa-czupsa! Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś! Teraz Alex! Ekstra! W końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie! Wow! Muszę się od ciebie wiele nauczyć! Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko!
Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść Izaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. Izaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie, to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne. Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie. Z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa. Jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. Alex, zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite, wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite! Prawdziwy cud techniki! Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren. Wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację, to naprawdę jest pyszne. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam.
Super. Niestety Mila nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne, poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się. Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy! Ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucaj nim we mnie. Jak to boli. Życie dało ci dobrą lekcję. Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuję. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj. Alex ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort! A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super, jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne. Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś, Julie, prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus. Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbyt kłujący. O tak, jak boli. Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super, nie muszę go dotykać. Tylko nie to. Muszę go polizać. A ja muszę ugryźć. Chętnie to zobaczę. Do dzieła, Mila. Lepiej ty. Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie, zaczynaj. Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. To niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Alex, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli! Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Mila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba.
ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa! Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą. Zrobione. Co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Fu, jakie to gorzkie. Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny Chupa Chups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super. Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa. Alex, długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść lizaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego Chupa Chupsa dam radę zjeść. Daj mi go. Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Hurra! Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie. Dobra, dobra. Gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję. Ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita. Chcę pierwsza sprawdzić mój talerz. Wow, czy to kawałki arbuza? Wyglądają naprawdę soczyście. Mila, ty co masz? Nie wierzę. To są żywe robaki. Julie, spójrz. One się ruszają. To wygląda naprawdę obrzydliwie.
Nie rozumiem, jak można to włożyć do ust. Ja też, ale chyba będę musiała. Chociaż nie, nie będę ryzykować. Zaczynaj. Smacznego, Mila. Jesteś taka miła, Julie. To straszne. To będzie chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Może czekolada naprawi sytuację. Szczerze mówiąc, bardzo w to wątpię, ale nie ma wyjścia. Trzeba spróbować. Fu, one pełzają po języku. To takie zabawne. Wyglądasz jak zwierzę przy wodopoju. Dobra, nie będę się rozpraszać. Muszę się pospieszyć i skosztować mojego soczystego arbuza. Jestem pewna, że czekolada będzie wspaniałym dodatkiem do tego pysznego smakołyku. Nawet kolory bardzo ładnie się ze sobą komponują. O mój Boże, jakie to słodkie. Brak mi słów, by wyrazić swój zachwyt. Nie mogę się zatrzymać. Naprawdę miałaś szczęście. Chciałabym spróbować arbuza w czekoladzie. Błagam cię, daj mi jeden kawałek. Masz dwa. Dzięki, Julie. Żartowałam. No ja ci uwierzyłam. Zwariowałaś. Sama to wszystko zjem. Jest niewiarygodnie pyszny. Dlaczego mam się nim dzielić? Bo jesteś moją przyjaciółką? Myślałam, że to coś znaczy. Ale chyba będę musiała jeść robaki. Jak to się mówi, nie można uciec przed przeznaczeniem. Są ohydne. Nie mogę ich jeść. Julie, spójrz, coś się dzieje. Rany, chyba moje robaki zrobiły się czekoladowe. Muszę spróbować. Wow, to wspaniałe. Są jak prawdziwe cukierki. Dostałam niesamowity zastrzyk energii. Co ty robisz, Mila? Jem robaki. Tym razem ja będę pierwsza. Powodzenia. Chyba to awokado. Jest takie ładne. Bardzo mi się podoba. Teraz ty, Julie. Doniczka z ziemią? Nie wierzę. To jest niejadalne. Może jest w tym jakiś haczyk? Julia zje ziemię. Szczerze mówiąc, nie mam się z czego cieszyć. To jest paskudne. Nie wiedziałam, że ziemia jest gorzka. Lepiej ty zaczynaj, Mila. Dobra, jak chcesz. Mam genialny pomysł. Awokado trzeba przekroić na pół, aby wlać do niego jak najwięcej czekolady. Oj, zapomniałam usunąć pestkę. Nie potrzebuję jej. No to można zaczynać. Miałam rację. Z łatwością można nabrać czekolady. Julie, spójrz tylko. Nie mogę się doczekać, aż tego spróbuję. Wezmę większą łyżkę. Ta będzie w sam raz. Trzeba nabrać miąższ i czekoladę, aby spróbować wszystkiego razem. Wygląda dziwnie, ale próbuję. No, całkiem nieźle, niepotrzebnie się bałam. Masz trochę dziwny gust. Julie, coś wymyśliłam. Do skórki od awokado można wlać więcej czekolady. To genialne. Czemu od razu o tym nie pomyślałam? To jest pyszne. Nawet lepsze niż z awokado. Tym razem miałam dużo szczęścia. Brawo. Ja z kolei nie chcę próbować ziemi. Myślę, że nawet czekolada tu nie pomoże. Zaraz się o tym przekonamy. Wygląda przerażająco. Wyobrażę sobie, że to tylko okruchy herbatników. Mam nadzieję, że to ułatwi sprawę. Kurczę, jak ja się boję. Zamknę oczy i po prostu to przełknę. Fuj, ziemia jest obrzydliwa i chrzęści mi w zębach. O, pestka awokado. Nie mogę uwierzyć, że wcześniej o tym nie pomyślałam. Mila potrzebuje jej. Zasadzę ją w ziemi i będą z niej wyrastać pyszne owoce. Zobaczysz? Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim podlewaniu za pomocą czekolady. To genialne. Powinno się udać, bo bardzo się staram. Nie jestem taka pewna, czy twój plan się powiedzie. To wszystko wygląda jakoś dziwnie. Patrz, coś się dzieje. Naprawdę mi się udało. Wow, to drzewo. Rośnie w mojej doniczce. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Czy to w ogóle możliwe? Jak widać, tak. Najważniejsze to nigdy się nie poddawać, a wtedy wszystko się uda. Zobacz, jakie słodkie czekoladowe awokado. Szkoda, że nie mogę go spróbować. Nie smuć się, Mila. Poczęstuję cię, bo ta roślina przecież wyrosła z twojej pestki. Bez niej nic by się nie udało. Dzięki. Co za pyszności. Teraz ja zacznę. Ojej, to lizak. Ale co on ma w środku? O nie, wygląda jak ostra papryczka. Co za niespodzianka. A co ja tu mam?
Ojej, to chyba jakiś słodki żel. Ale fajnie, spróbuję. Jest pyszny, podoba mi się. Myślę, że jeśli dodam czekoladę, to będzie jeszcze lepiej. Trzeba to sprawdzić. Zwłaszcza, że mam taką możliwość. Jestem pewna, że nie będziesz zawiedziona. Ja też tak uważam. Gotowe. Wszystkie składniki zostały wymieszane, można próbować. Masa jest troszeczkę gęstsza, co mi się w sumie podoba. Dzięki temu smak jest bogatszy, wspaniale. Żel tak przyjemnie rozprowadza się na języku, palce lizać. Też chciałabym spróbować. Wygląda na to, że będę musiała zjeść tego lizaka z niespodzianką. Ale sam lizak jest przepyszny, serio. Na twoim miejscu nie dałabym się tak ponieść emocjom, Julie. To może się źle skończyć. Nie mów mi, co mam robić, Mila. Umiem sama myśleć. Lizak w czekoladzie to po prostu słodka bomba. Wszystko zjadłaś? O nie! Zupełnie zapomniałam o papryczce. Moje usta płoną, będzie pożar. Potrzebuję wody. Ostrzegałam cię, Julie. Nigdy mnie nie słuchasz. Teraz musimy cię jakoś ratować. Poczekaj, ugasimy pożar czekoladą. No dalej, otwieraj szybko usta. Co ty robisz, Mila? Może nie trzeba? Nie, proszę, już mi lepiej. Myślę, że mój plan zadziałał. Już nie płoniesz. Uff, dzięki. Ciekawe, co tym razem kryje się pod pokrywką? Rolki? Super, uwielbiam je. Teraz ja. No nie wierzę, to karaluch. Dlaczego zawsze trafiają mi się jakieś owady? Naprawdę się ich boję. Nie chcę ich nawet dotykać. Co za tchórz z siebie, Mila. Nie ma w tym nic zabawnego. Lepiej jedz te rolki, zamiast się na nich gapić. Całkowicie się z tobą zgadzam. Wystarczy polać je czekoladą i gotowe. Obawiam się, że nie do końca podoba mi się to połączenie, no ale i tak warto zaryzykować. No mam mieszane uczucia. Chociaż muszę przyznać, że są dobre. Nie ma sensu się powstrzymywać. Czas na porządny posiłek. Rolki w czekoladzie to teraz jedno z moich ulubionych dań. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, jak to smakuje. I nie próbuj. I tak nie doceniłabyś tego wykwintnego połączenia. Jesz z takim apetytem. To dobry znak. Przyznaję, że nie miałabym nic przeciwko dokładce. Szkoda, że porcja była taka mała. Teraz twoja kolej, Mila. Dlaczego mi przypomniałaś? Umrę ze strachu. Trzymaj pałeczkę. Może to ułatwi ci zadanie. Nie sądzę, ale dziękuję. Muszę wziąć się w garść i zrobić to szybko, zanim ten karaluch zniknie. No chodź, kochanie, wejdźmy pod czekoladowy prysznic. Muszę go porządnie obleć czekoladą, żeby nie było nic widać. Tak się boję. Ledwo mogę ruszać rękami. Zrobiłam to! Ugryzłam go! Chwileczkę. To nie jest takie obrzydliwe, jak się spodziewałam. Czy ty mówisz poważnie? Sam jego widok przyprawia mnie o dreszcze.